Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Nie wiem, co dzisiaj będzie się działo. Zapewne wy już po tytule wiecie, natomiast ja tak na spontanie wzięłam do ręki kamerę, żeby się do was tutaj odezwać, przywitać się z wami w nowym vlogu. Więc może, żeby nie przedłużać, moi drodzy, to zapraszam was oczywiście do oglądania. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Jest i w końcu podjęłam decyzję, w końcu dokupiłam coś jeszcze na jesień. Nie mogę się doczekać. Tutaj, jak już widzicie, są te ozdoby, no ale musiałam, no po prostu to musiałam dokupić. Tutaj ostatnio, wiecie co, robiłam porządki z moimi doniczkami, zwłaszcza jak przyszła ta srebrna. No i tutaj tą będę wyrzucała, tą też będę wyrzucała, to znaczy nie wyrzucę, tylko postawię je przy śmietniku. Zawsze ktoś tam chętny, jak są jakieś takie naprawdę dobre rzeczy, to sobie ktoś zawsze zabiera. Dobrze, kochani, ja już nie mogę się doczekać, więc pozwólcie, że ja otworzę w końcu ten kartonik, który dziś z rana o 5:30 odebrałam z paczkomatu. I to możecie się dziwić, dlaczego ja o 5:30 poszłam do paczkomatu, ale powiem wam, że zrobimy sobie taką pogadankę, bo tak jak wam chyba wspomniałam też w którymś vlogu, że u mnie będą zmiany po moim powrocie z wakacji, z urlopu. No i to się już właśnie zaczęło. A tutaj, moi drodzy, jest zamówienie ze sklepu, którego wcześniej zamawiałam, tę choinkę, tacę i co jeszcze tam zamawiałam? I srebrną donicę. Ale powiem wam, że to jest zapakowane, że chyba znów muszę was rozłączyć i wrócę, jak już to wszystko ładnie rozpakuję. Chyba wam nie dopowiedziałam, bo zaczęłam mówić, że skorzystałam również z tego sklepu, w którym wcześniej zamawiałam tamte rzeczy i mi się tak spodobały właśnie te dwie tutaj pięknoty, czyli te dyńki biało-czarne, że postanowiłam właśnie je zamówić, domówić. Jest cudowny sklep, obsługa jest rewelacyjna. To wam też mówiłam przy poprzednim otwieraniu paczki i teraz tak samo. Miałam problem z paczkomatem, ale to tam wiecie, nie będę wam tej historii opowiadała. Niemniej jednak powiem wam, że te dynie są piękne. Te kupiłam z myślą właśnie o tym, żeby tutaj kilka takich słodyczy włożyć, naprawdę kilka. Nie chcę przesadzać, a ta malutka, tylko że powiem wam, że ja nie wiem, czy ja czasem za to nie przypłaciłam, ale jakość na pewno tych rzeczy jest genialna. Tak się zastanawiam, czy ja tutaj mam dołączony paragon, ale nie widzę. Nie, nie widzę. Więc no nic, ja wam oczywiście to wszystko podlinkuję. To idzie do zmywareczki, a to będzie już stało tak o. Pomyślałam, że właśnie tutaj zrobię coś takiego. Dobra, chodź to jeszcze też tutaj do nas. O, i wiecie, i taki komplecik. Tutaj, no, na pewno tych cukierków nie będzie. Więc ta dynka sobie tutaj będzie stała. Tu, jak widzicie, sporo tego też wchodzi, tych cukierasów, więc będzie super. A tam mamy coś takiego. Więc w sumie, no to trochę nie pasuje. Tu bardziej już by pasował ten kubas. Ale tu się muszę zastanowić. Albo w przyszłym roku po prostu zrobię tylko w czerni i bieli, a już tych dyń nie dam. Nie wiem, zobaczymy. Albo z tych kubków będę po prostu już korzystała na maksa. Zobaczymy. Tak czy inaczej, jeszcze mam chwilkę czasu, żeby się zastanowić i te dekoracje jakoś fajnie zaaranżować. Jak doskonale wiecie, ostatnio robiłam bardzo duże zakupy w Biedronce, jeżeli chodzi o warzywa, i pomyślałam, że ja te akurat, które mi zostały, wezmę i po prostu je tutaj upiekę. Mam taką fajną blaszkę, dość wysoką, więc zaraz to wszystko, wiecie, pokroję w takie może nie małe, ale takie średnie kawałki. Tu mam też cebulę, połóweczkę, myślę, że więcej nie potrzeba. I zaraz to wszystko wezmę, wiecie, w oliwie z ziołami, i będę zapiekała na razie pod przykryciem, żeby mi fajnie zmiękły, a później jakieś tam na pół godzinki, może przed,
zanim one zupełnie rozmiękną, wezmę i zdejmę z tego folię aluminiową i zapiekę je tak, żeby one fajnie się tak, wiecie, przybrązowiły. Dobra, kochani, biorę się do pracy. Pierwsze chciałam Wam pokazać, że zanim te warzywa wszystkie przełożę, to wysmarowałam blachę moim masłem klarowanym, bo uważam, że wtedy ten smak tych warzyw będzie zupełnie, zupełnie inny. Zupełnie na sam koniec poleję tylko oliwą albo olejem lnianym, jeszcze nie zdecydowałam i myślę, że to będzie idealne kombo. I zobaczcie, mnóstwo warzyw, jak tu jest pięknie kolorowo. Stwierdziłam jednak, że niczym nie będę doprawiała, to wszystko zostanie tak jak tutaj jest, jeszcze to masło porządnie tutaj wytrę. Nie polewam jeszcze oliwą, więc w pierwszej kolejności chcę, żeby to się wszystko udusiło, a dopiero wtedy, kiedy te warzywa zmiękną, myślę, że dopiero wtedy doleję oliwy. A warzywka będą sote. Najwyżej do tego przygotuję taki sos jogurtowo-śmietanowo-czosnkowy i to będzie taki super dodatek. Robię akurat te warzywa właśnie dokładnie tak, jak były podawane w Albanii. Tam też nie były niczym doprawiane, były takie naprawdę sote, a można było sobie doprawić różnymi oliwami, czy też właśnie sosem jogurtowo-śmietanowo-czosnkowym, który był przepyszny i dokładnie tak samo chcę zrobić i w tej wersji mojej, takiej domowej. I voilà, moi drodzy, udało mi się zrobić sos śmietanowo-jogurtowy. Tutaj jeszcze dałam sporą taką łyżkę miodu, więc ona musi się rozpuścić. Dałam tylko czosnek i tym razem dałam mój ulubiony olej musztardowy. Sól, czosnek powiedziałam? Tak. A jeszcze dałam ocet jabłkowy. Tak, żeby to było naprawdę takie porządne, kwaśne. Ale powiem Wam, że spróbowałam i jest genialne. No nic, czekam na moje warzywka pieczone. Wow, powiem Wam, że przepięknie wyglądają te warzywka. Ja już teraz zdjęłam tą folię aluminiową i będę zapiekała już, tak wiecie, sauté bez przykrycia, no mówię, bez soli, bez niczego. O, spójrzcie, dużo tego soku, czyli własnej wody i własnych soków one puściły. Pachnie przepięknie w całym mieszkaniu, więc wrzucam jeszcze na bardzo małą temperaturę, tak mówię, bez przykrycia, żeby one się jeszcze fajnie uparowały, może trochę się, jak to mówię, przyjarały i będziemy degustować. Powiem Wam, że już się nie mogę doczekać. Naprawdę ten zapach przypomina mi kolacje i obiady, bardziej kolacje w klimacie albańskim. I voilà, moi kochani, moja obiadokolacja już przygotowana, gotowa. Trochę mi się ryba tutaj pokruszyła, ale nic, to mnóstwo pieczonych, cudownych warzyw i ten przecudowny sos, który zrobiłam. I powiem Wam, że to są smaki Albanii. Także moi drodzy, wybaczcie, ja zabieram się za moje jedzonko. Teraz sobie tu jeszcze naleję szklaneczkę wody. I zabieram się za moje jedzonko. Życzę Wam smacznego, jeżeli coś jecie, a my widzimy się w dalszej części tego vloga. Moi drodzy, ja właśnie idę do koleżanki, bo się tak właśnie umówiłyśmy, Tak się umówiłyśmy. Ja myślę, że będę kończyła tego vloga. Jak widzicie, u nas zimno się zrobiło w Warszawie. Zapewne u Was również. Niemniej jednak, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo dziękuję Wam za to, że byliście ze mną w kolejnym vlogu. Przytulam Was jak zawsze bardzo mocno i ciepło. Serdecznie Was pozdrawiam. Oczywiście my widzimy się w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao! We've been through it all. You're the one who understands.